Kościół katolicki jest organizacją, która nie sprzyja Polsce Ludowej. Akcja rozpracowania prymasa nosi kryptonim Prorok. Obejmuje nie tylko prymasa, ale ludzi z jego najbliższego środowiska. Śledzimy każdy jego krok, każde słowo, zdanie, list. Los komunizmu rozstrzygnie się w Polsce. Jaki masz plan? Jak to się stało, że coś takiego można znaleźć w ławach kościelnych? Na zbyt wiele nie pozwoliliśmy. Ma opinię człowieka ślepo zapatrzonego w swoje ideały. Dlaczego teraz miałby zmienić zdanie? Pan premier go przekona. Ja? Ktoś musi złożyć mu tę ofertę. Mnie nie wypada. Rosako me la chiamano. Il cardinale Rosso. Mam informację z Rzymu, że pracują tam agenci obcych wywiadów. Mogą werbować księży i systematycznie niszczyć kościół. Ksiądz Karol Wojtyła, prawda? Tak, to ja. Nie ma nic groźniejszego niż ten człowiek i jego sny o potędze kościoła. Jeżeli nie zapanujemy nad nastrojami społecznymi, będziemy mieli protesty w całej Polsce. Jakim prawem Kościół i ten jego kierownik prowadzą własną politykę zagraniczną? Nic pan nie znajdzie. Znajdę w swoim czasie. I on w ogóle nie miał szans. Gdzie wtedy był pan Bóg? Ja nie wytrzymam! Zrobię wszystko, żeby cię stąd wyciągnąć. Zło pokonamy tylko dobrem i prawdą.